stawiał kierzchnowski kamień, ten pomniczek Łupaszki, tam u siebie na polu. Jak przyjechałam i idziemy do kościoła, dopędziła mnie jakaś kobieta i mówi, dlaczego tutaj jemu stawiają ten pomnik? Przecież pisali o nim w gazetach, że to bandyta. Tak mi powiedziała. A dlaczego nie w Warszawie, tylko tutaj? A ja mówię, wie pani, dla jednych był bandytą, a dla drugich bohaterem. W początkach stycznia 1944 roku na Wołyniu czołgi sowieckie przekraczają przedwojenną granicę Polski. Ofensywa rozpoczęta na Białorusi osiąga w lipcu linię Bugu. Za rosyjskimi czołgami wkracza sowiecki ład. Polacy nie mieli świadomości, że los Polski został przesądzony na konferencji wielkich mocarstw w Teheranie. Tam alianci podzielili powojenną Europę na strefy wpływów. Decyzja ta miała pozostać tajemnicą. Polska znalazła się na łasce i niełasce Stalina. Latem 1944 roku Stalin powołuje całkowicie mu uległy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. 22 lipca manifest PKWN nada Radio Moskwa. Cała władza na obszarze zajętym przez Armię Czerwoną znajdzie się w rękach sowieckiego aparatu represji. Gwarantuje to umowa zawarta 26 lipca z Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, który w hełmie ogłasza oficjalnie swój manifest pełen złudnych obietnic i pustych deklaracji. Na ulicach Lublina żołnierze sformowanej w ZSRR Armii Polskiej, zwani od nazwiska dowódcy, berlingowcami. Oni też nie będą szczędzić krwi dla Polski, ale ich trud wykorzystają obcy. Zamek w Lublinie. Jeszcze jedno świadectwo niemieckich zbrodni. Wkrótce zamek zapełni się nowymi ofiarami. Po okupacyjnym koszmarze czas nowych represji, masowe aresztowania, wywózki, zabójstwa. Ich głównym celem staje się Armia Krajowa i legalne władze Polskiego Państwa Podziemnego, podległe rządowi Rzeczypospolitej w Londynie. W Warszawie wybucha powstanie, do którego nawołują też Sowieci. Heroiczna walka toczy się w osamotnieniu. Chcieliśmy iść pomóc powstaniu warszawskiemu. Gońcy przyszli z okręgu, że Sowieci rozbrajali, nie ma możliwości dojścia do Warszawy. Komendant kazał poskładać broń, pożegnał się z nami z łezką w oku i mówi, chłopcy, nie wiem, ale chyba nasza walka się nie skończy. Będziemy musieli walczyć o Polskę dalej. Weszli Sowieci i NKWD, UB, wszystkich hakowców wyłapywali po wsiach i chłopców wyciągali wszystko. Jak nie na Sybir, to na zamek rozstrzelany, to ten... Już trzeba było uciekać z powrotem. Przecież my jak nas wpędzili do nowej partyzantki przez aresztowania, wywożenia na Sybir, to długi czas... Nie podejmowaliśmy walki, próbowaliśmy się ukryć, bo uważaliśmy, że to jest jakaś pomyłka, że to się wyjaśni w końcu. W Polsce Lubelskiej PKWN ogłasza mobilizację do armii Berlinga i delegalizuje organizacje konspiracyjne. Stawia to poza obowiązującym prawem żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Kluczowym resortem jest Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego ze Stanisławem Radkiewiczem na czele, organizatorem aparatu przemocy. Stalin dąży do upadku powstania i zatrzymuje swoje armie na linii Wisły. Po 63 dniach bohaterskiej walki Warszawa kapituluje.
styczniu 1945 roku rusza z nad Wisły ofensywa Armii Czerwonej. 17 wyzwolone zostają gruzy stolicy. Dwa dni później, 19 stycznia, generał Leopold Okulicki, Niedźwiadek, ogłasza rozwiązanie Armii Krajowej. Do zrujnowanej Warszawy powoli wraca życie. Rozpędzona machina Armii Czerwonej przetacza się na zachód. Wkrótce cała Polska znajdzie się w jej zasięgu, a represje rozleją się na cały kraj. Konferencja Trzech Mocarstw w Jałcie przypieczętuje porządek ustanowiony w Teheranie. To ostatnia zima II wojny światowej. Ogromny jest trud i wielka ofiara żołnierzy Armii Czerwonej. Groźna i okrutna siła sowieckiej władzy. Od strony województwa zamojskiego, od Kulny, ruszyły wojska do Korłowki, ruskie. A żołnierze Wołyniaka podpuścili wojska radzieckie bliżej siebie i ogień utworzyli. Tam zostało wybitych kilkanaście ruskich żołnierzy. Rzucili się do mnie, abym ja jechał wozem, końmi pozbierał tych żołnierzy. No i ja to wykonał. Już nacierają ruskie. Tak wtedy zemsta na ludności cywilnej Korłówki. Kilku chłopów zaaresztowały, biły, mściły się na nim i wymordowały, wystrzelały. A wieś Korłówkę paliły. No jeszcze nadjechał samolot 9 maja i dał znak. Wojna zakończona. A ludy dostały na pastwę los. W maju 1945 roku świat witał gorąco upragniony pokój. W miesiąc później przed sowieckim sądem staje 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Pod pretekstem rozmów z dowództwem Armii Czerwonej zostali zwabieni w pułapkę, porwani i wywiezieni do Moskwy. Zapadają wyroki skazujące. Dzień wielkiego triumfu Stalina. Na Placu Czerwonym Moskwa świętuje zwycięstwo nad faszyzmem. Zdominowany przez komunistów i ich satelitów rząd tymczasowy zostaje przekształcony w tymczasowy rząd jedności narodowej. Uznają go rządy Anglii, Francji i Stanów Zjednoczonych. Wiarygodność w ich oczach zapewnia Stanisław Mikołajczyk, wicepremier rządu. 27 czerwca powitanie w Warszawie. Mikołajczyk ciągle wierzy w Polskę suwerenną, liczy na wolne wybory obiecane w Jałcie. Gorące przyjęcie przez mieszkańców Warszawy zdaje się mówić, może jeszcze nie wszystko stracone. W lecie władze ogłaszają amnestię. Pułkownik Jan Mazurkiewicz, Radosław, podejmuje trudną decyzję. Ujawnia swoich żołnierzy. Za jego przykładem pójdą inni. Dla wielu otwiera się szansa na powrót do normalnego życia. Ale celem cynicznej gry komunistów jest rozpoznanie i rozbicie podziemia. Dalsze represje. Przywódcy podziemia chcą wyprowadzić żołnierzy z lasu. Nie widzą celu dalszej walki, ciągłych ofiar. Ale nie widać też końca czerwonego terroru. Powstaje Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Organizacja stawia na walkę cywilną, ale w praktyce staje się zapleczem politycznym zbrojnego oporu. Po aresztowaniu pierwszego prezesa Jana Rzepeckiego kolejne zarządy i kolejni prezesi. Franciszek Niepokulczycki, Wincenty Kwieciński i ostatni prezes czwartego zarządu Łukasz Ciepliński. Wszyscy są aresztowani i skazani.
Żołnierze wyklęci nie składają broni. Wiosną 45 roku między Odrą a Bugiem walczy 160 leśnych oddziałów. Kapitan Stanisław Sojczyński, Warszyc, jest dowódcą i organizatorem konspiracyjnego Wojska Polskiego działającego na terenie ziemi łódzkiej. Latem szerokiego rozgłosu nabierają akcje na więzienia w Kielcach i w Radomiu, brawurowo przeprowadzone przez oddziały Antoniego Chedy, Szarego, i Stefana Bębińskiego, Harnasia. Na Podhalu panują niepodzielnie żołnierze legendarnego Józefa Kurasia, Ognia. Na Lubelszczyźnie walczą partyzanci majora Hieronima Dekutowskiego, Zapory. W lutym było ich 20, w czerwcu już 200. Na Wileńszczyźnie 5. Brygada walczyła bohatersko z niemieckim okupantem i sowiecką przemocą. Terror szalejący na ziemiach wcielonych do ZSRR zmusza żołnierzy brygady do przejścia na Podlasie. Dowodzi okryty sławą major Zygmunt Szędzielarz, Łupaszka, a pierwszym szwadronem brygady Zygmunt Błażejewicz, pseudonim Zygmunt. Po drugiej stronie nurca, tam jest mleczarnia po prawej stronie, podchodzimy do posterunek, Jezus Maria, twierdza. I chodzi sobie bolszewik w porażewce, no zupełnie bolszewik i gęba nawet bolszewicka. Okazuje się, że Akszuczyc, który został potem powieszony na maście przed ratuszem. Ruki w wierch. My polski partyzant. Ja Polak, nazwisko Akszuczyc. My wiedzieliśmy, że już jego. No odprowadzili. Ale wyskoczył w tym momencie przy drzwi któryś z nich, tam jeszcze było najmniej 9 i zaczyna się piekło. Piekło dosłownie, granaty lecą, połowa nie wybucha, ale one leżą, nie wiadomo, czy im nie zechce się wybuchnąć, a już kopnąć nogą, niech ręka boska broni. I walczymy. Przeszło 2 godziny, poddawajcie się, widzę, że źle. Wpychają mnie przez okno na mój rozkaz, i bo będziemy palić, ja wiem. A za mną wskakuje mój przyjaciel Kukulka, takiego szczeniaczka znalem jeszcze, Rus, a potem mój najlepszy żołnierz. I za mną. My ich bardzo grzecznie, zdawajcie się takie owakie, wasza mama, bo bez mamy to nigdy nic nie wyjdzie. A oni nic. I leci sobie ten właśnie czarny granat, o którym mówiłem, po schodkach. A od tego to można w kawałki zrobić. Chowamy się za schodki, granat wybucha. Kukulka dostałeś, nie, a ty, pomimo tego, że pan porucznika to żołnierz, ja mówię też nie. No to już dość. Benzynka i poszedł. Walczą psiakości, nie chcą podawać się. Dopiero jak już był na ich strychu ogień, wtedy porynnie schodzą. No i tak właśnie zdobyliśmy bodźki. Za zakrętu wyskakuje tankietka ruska. No to chłopcy zobaczyli tankietka, ale ten pancerz był podniesiony do góry. Kierowca i koło niego siedział w tej niebieskiej czapce, wysokiej, szychy major, bo tych odznaczeń to całe piersi miał. Ani Szpilus jak zobaczył, że tankietka, no to pociągnął serio i przeciął kierowcę i tego majora. Od razu, pierwszą serio. A te ruskie, wszystkie z tej tankietki zaczęli uciekać, skakać i kryć się za chałupami i nasi. I tam powstała taka walka, nie frontowa, tylko jak w ciuciu babkę. Ganiali, żeśmy się ruski z tej strony stodołu wyskakuje na człowiek z tej. Zobaczyli się, ten zabłócił. Taka ganianina akcja, ale co zrobić? Będą gonili za nami. Zagajnik taki, gęściuteńki zagajnik, tak rzędami sadzony, ale to w starym lesie. I jedzie, jak mówi, chłopcy, w
wciągiwać się między te, w ten zagajnik i siedzimy do wieczora cichutko, nie pokazujemy się nigdzie. I w tym zagajniczku żeśmy, i tak było widać od drogi, słychać było, że jednak przeszli czołgami, samochodami, gonili nas, tylko nie wiedzieli, gdzie my im się podzieli, a nie wiedzieli, że tak bliżutko mu się przyczaili. To była ciekawa akcja. Mam rozkaz likwidowania człowieka, który już skończy całą siatkę AK i NZ-u. Wszystko wiedzieli. Przychodzimy, otwieram drzwi i obrazek. Siedzi lejtenant Dokszan i niesie kieliszek do ust. Siedzi Zieliński, tam coś z tego, siedzi ten drugi, okazał się bardzo ważna figura z UB. Ja do Dokszana, ruch i wierch, my polskie partyzany. On rzuca kieliszek na ziemię, łapie lewą ręką pepesze, w tym momencie posyłam mu 3 kulki, które trafiają prosto w serce, przebijają legitymację śmiersza. Ale ja odczytałem od razu, może aresztować do pułkownika włącznie i ruskiego, i polskiego, więc to była piekielna sila, proszę pana. Przy nim znajdujemy bardzo ważną rzecz. 9 miejsc zamieszkania szpitalu z nazwiskami i pseudonimami. W tym momencie gaśnie światło na nieszczęście i zamiast strzelać do celu, tak jak ja w te serce, to my walimy się, jemy. I Sołtysława pada na miejscu, panowie, ja umieram i zmarł. Ja wykonywałem mnóstwo wyroków i nie wyroków, przecież do mnie walili na pół kroku i ja waliłem na pół kroku. W drodze przecież różne rzeczy działy się. Ja Pana Boga prosiłem nieraz, żebym nie był powodem niewinnych ludzi. Mnie to trafiło kilkakrotnie, niestety to nie było wyjścia z tego. Został ciężko ranny od nich sierżant. I my tych żołnierzy tam nałapali sporo do niewoli i oni zaczęli komendanta zapory prosić, że to my nie ubemy wojsko, to sierżant, bardzo dobry chłop, to jest nasz szef, pochodzi ze Lwowa, mówiono nam, że jedziemy na bandy. A jakie to mówi bandy, jak my widzimy, macie orby w koronach, nie te wrony, co mamy. No i zapora natychmiast furmankę kazał zrobić, wieście szefa słomę, on był ranny ciężko nawet, wieście go i szybko, szybciusieńko wywieźć do szpitala. Popuszczał wszystkich, tylko z łubowcy by stąd, no, to wojsko było puszczone. Przyjechałem z Syberii w 1946 roku, w maju. Wyszłem na podwórko, stoi ich ze 30. Wstrzękają, tak tylko. Witają, że ze mną poznałeś nas. Ja mówię, nikogo nie poznałem. 6 lat to jest różnica. Zbych pyta mnie się, jak tam na Syberii. Ja mu mówię, żebym tam miał żyć, to wolałbym samobójstwo popełnić. Chodź, powiedz jej mało. Niech oni wiedzą. Siadajcie, niech on wam powie, jest za co wojować, czy nie. No i ja im mówię to wszystko. Mówię, widzicie, jest za co wojować. Gościnne chaty zagubione w odległych krańcach dolin, schrony ukryte na lesistych zboczach Gorców, mateczniki najsłynniejszego partyzanta Podhala, Józefa Kurasia, Ognia. Ogień był królem Podhala, tak trzeba powiedzieć. Do niego przychodzili ludzie, gospodarze, górale, z poradami, jakimiś skargami na sąsiada czy coś. Nie szli do sądu, tylko do Ognia. I Ogień to wszystko ogłodził. I wesele, ożenił się właśnie z Polaczyką Ostrowską. Biały dzień, naturalnie, i UB wiedziało. Ustawiono zaproszenia, wysłał wszędzie, na Urzędu Bezpieczeństwa. Huczne wesele na Kiczurze, w obozie, tam góralki napiekły. On był bardzo szanowany. Jeżeli by ludzie nie współpracowali z nim, to on by się nie mógł trzymać, bo tam było bardzo dużo NKWD ruskich.
i KBW. I ten, to przecież by rozwiliby to wszystko. Jak ten. Nikt nic nie wiedział. Oni widzieli, że ten, widzieli, że wesele jest, ale jak, co ten. Wesele były tańcowania, jak, nie wiem co, po góralsku. Naturalnie ja nic nie skorzystałem z tego, bo mi obstawiałem tam od strony Krościenka zawsze ten teren. No i tak się zaczęło u ognia życie. Ogień to jest bohater. Górale go uwielbiali. Imponował im, że jak były trudne akcje, trzeba było przejść przez noc 20 kilometrów w jedną stronę i 20 z powrotem, to on szedł z nimi. Wracają z jakiejś akcji, on idzie ostatni, bo do obozu już niedaleko i mówi do chłopaków, no to biegnijcie, ja już dojdę, nie? I znalazł się na odkrytej niedużej polanie i wtedy posypały się strzały z automatów, nie? W jego kierunku. On upadł na ziemię, a w obozie jak się rozległy te strzały, chłopcy usłyszeli, że serie, że wybuchy, to ktoś krzyknął, mają zabity, nie? I cała ta grupa nagle biegnie. Wszyscy biegną i wszyscy płaczą. I on mówi do chłopaków, no co tak ryczycie, jak te stare baby, no co? A pan major żyje. Piąta Brygada Łupaszki działa na Podlasiu do jesieni 45 roku. W 46 major Szędzielarz organizuje zbrojny opór na Pomorzu i w Lasach Tucholskich. Działalność na tych terenach nosi charakter akcji dywersyjnych. Łupaszko był lubiany, dlatego że on z każdym potrafił porozmawiać. Z każdym. To nie było tylko dowódca i żołnierz, tylko człowiek z człowiekiem. Oczywiście Łupaszko był bardzo porywczy. Potrafił ostro powiedzieć, tak, ale to nie były jakieś tyrady takie. Tak po wojskowemu. Krótko i ostro. Jego starszy brat był Orlęciem Lwowskim. Marian. I on wzorował się na nim. I zawsze też chciał być kimś. I poszedł do tego wojska. Naprawdę kochał Polskę i był żołnierzem. No, on był zawodowym żołnierzem. Zapora. Wspaniały dowódca. Przyjemny chłop. Opanowany. Przede wszystkim dał się lubić żołnierzom. Za niego żołnierze to ogień. I dlatego on miał takie zwycięstwa. Jego kochali żołnierze. Zapora prowadzi swój oddział na południe Polski i zamierza nawiązać kontakt z ogniem. Później zapuszcza się w okolice Spały, cały czas w walce, w marszu. Ale coraz mocniej zaciska się pierścień terroru. Coraz ciaśniej robi się w lasach. Cmentarz Brudnowski w Warszawie. Pod murem ofiary mordów dokonywanych na więźniach Urzędu Bezpieczeństwa. Wśród nich Marian Bernaciak Orlik, jeden z najdzielniejszych żołnierzy Lubelszczyzny. Jego zgrupowanie rozbiło Urząd Bezpieczeństwa w Puławach, uwalniając 107 więźniów. Stoczyło zwycięską bitwę w Lesie Stockim z grupą operacyjną połączonych sił KBW, UB i NKWD. Zginął w 46 roku pod Piotrówkiem. Osaczonych z dwóch stron, strzałem z pistoletu odebrał sobie życie. Walczymy w Miodusach Pokrzywnych i ja sobie stoję i patrzę, jak rozwija się akcja. I w tym zaschowany palą się już żywym ogniem chlewy, ale wszystko idzie w lewo, ja stoję po prawej stronie i przykryty jestem gałązkami wierzby, powiedzmy sobie, raczej chyba wierzby. I w tym momencie pada strzał i gałązka jedna spada ścięta nad moją skronią. I wtedy zrobiło się mi i gorąco, i potem zimno, czy odwrotnie. W każdym razie dwa uczucia, których nie zapomnę. Jeden jedyny raz, a ja byłem w bardzo sytuacjach różnych. W tym wypadku, bo wiedziałem, że to jest dla mnie.
Ja wtedy nie poszedłem, bo miałem pod opieką takiego rannego łosia i oni poszli. Ja jeszcze do Janusza mówię, Janusz, ale bądź tam ostrożny. A, tak jak ojciec do mnie zawsze mówisz. Dobrze, wrócę. I wracając, chcieli zająć kwatery. Trzy domy były tam w pobliżu, dwa już zajęte, psy wyciszone, a trzeci gospodarz nie otwiera. Janusz podszedł, proszę otworzyć, wojsko na kwatery. Przyściszyć. Tam szepty jakieś, ktoś się tam przesunął pod tym oknem, ale cisza. No i brat wtedy się zdenerwował. Otwierać do cholery i wisem kolbo uderzył w ramę okna i stamtąd strzał. Dostał w prawo pierś, przeszło przez kręgosłup. No, brata przywieźli. Komendant pożegnał brata z łezką w oku i mówi, że to niedługo, że będzie trzecia wojna światowa. On jakoś tak trochę wierzył naiwnie. Nagle ogień wychodzi ze swojego pokoju i mówi tak, chłopaki, chodźcie, zobaczcie, jak ja tu żyję, nie? No chodźcie. Takie nieprawdopodobne, nie? Zaprowadza nas do drugiego pokoju, jego żona na łóżku, jak raz się przebiera, jest tylko w nocnej koszuli i mówi, i tak, RKM stoi na środku podłogi, na nocnym stoliku automat, chyba z 5 granatów. I ja mówię, w każdej chwili może być atak, w każdej chwili. Ja wiem, że chłopcy mnie tam na zewnątrz bronią, że oni nie śpią. Ale jakie to życie jest, nie? I mówi, ale oni mnie żywego nie dostaną. Jeszcze raz powtórzę. Ona ujęła głowę tak w dwie. Głowę w dłoni opuściła na dół. Taka zamyślona. Wtedy powiedział, społeczeństwo nas nie poparło. To są jego słowa. Sądziliśmy, że będzie protest społeczeństwa na większą skalę. Niestety ta nasza walka jest przegrana. Może ci chłopcy się uratują, bo się już głośno mówi o wyborach. Natomiast ja postanowiłem, że sobie życie odbiorę. 19 stycznia 1947 roku odbyły się długo odkładane wybory do Sejmu. Dzięki powszechnemu fałszerstwu komuniści triumfują. Organizują wiece poparcia. W Sejmie zasiądzie zaledwie garstka posłów opozycyjnego PSL-u. Prezydentem zostaje oficjalnie bezpartyjny Bolesław Bierut. '46 rok na 7. Raz, że zima okropna. Tam po 28 stopni mrozu. I nieraz się siedziało w stodole, tylko człowiek wyszukiwał tam miękkiej jakiejś mieszanki czy owsa. Wbijał się mocno, kurtkę to trzeba było zdjąć i z wierzchu nałożyć na siebie i dopiero tym chuchaniem utrzymywało się to ciepło. Buty musiały być obszerne, żeby można było ruszać palcami. Gdzie tylko mogli, strasznie nam dokuczali, tylko liczyliśmy, że czeka nas śmierć, że koniec, innego wyjścia już nie ma. Chłopcy ginęli co dzień, zapora na końcu. Chłopcy, ujawnić się, cichutko siedzieć, nie wyskakiwać nigdzie, bo jeszcze będziecie potrzebni. Na razie kończymy walkę, żal nam było, jak odjeżdżali, żeśmy się żegnali, zdawało się broń. To jeszcze, kto jakie amunicje miał, to wystrzelał do góry, żeby nie zdać. Pepeszko to tam lufą ogłazał. Już za 2-3 tygodnie jeździli po domach, wiedzieli gdzie co. No ale to było ujawnienie fałszywe, bo to było fałszerstwo, wszystko fałszerstwo. Oni chcieli nas pojedynczo wyiskać w
wyniszczyć żeby śladu. I dużo chłopców potem już poginęło, właśnie po ujawnieniu. To samo, co by w lesie zginął, bo lepiej było ginąć z bronią w ręku, jak na ich męki i katownie i wraz zginąć. Ogień bardzo długo nie chciał się z nami rozstać. Nie chciał, to widać było wyraźnie. A potem tak długo mi ściskał rękę. To schodzenie trwało no, ponad 20 minut albo dłużej. I ja się odwracałem co chwilę, a on tak samotnie stał, wyprostowany, nie? Wszyscy żołnierze gdzieś zniknęli, a on jeden stał. I za trzecim razem się odwracam, mówię do kolegi Rysiek, popatrz, dlaczego ten major tak patrzy w naszym kierunku, nie? Dzisiaj to ja rozumiem, dlaczego on patrzy. On nam zazdrościł, że my z tych gór jednak zejdziemy, że wsiądziemy w jakiś samochód i pojedziemy między ludzi, a on nigdy z tych gór już nie zejdzie. A jak zejdzie, to po własną śmierć. No i przyszedł ten nieszczęsny luty 47 rok. Dostaje wiadomość, że Ogień popełnił samobójstwo. Szczelił sobie w skroń. Miał meliny w Ostrosku, tam gdzie miał ślub, w tym kościele. UB znalazło konfidenta i oni przyjechali. 50 ludzi obstawili ten dom. Zaczęli krzyczeć, Ogień, wyłaź, bo jak nie, to się spalimy. Bo oni tak robili, podpalali i koniec. Te drewniane domy. Ogień się pyta, kto się poddaje? Nikt. Nikt nie poddaje się. Harnaś został ranny, bo oni zaczęli strzelać po wicher tego harnasia na plecy i mimo tego gradu kul wydostał się stamtąd. A Ogień przedostał się do drugiego domu, ale tam już krzyczał ten właśnie ten kapuś w pseudonimie śmiał. Jest w tym drugim domu. No i oni ten drugi dom już postawili. No i później tego słychać był strzał jeden, prawda? Strzelił sobie w skroń. No i tak zginął król Podhala. Było widać, że nie wygramy nigdy, że odwety są straszne. UB już zachowywały się okrutnie. Przychodzimy do człowieka, który nam był bardzo życzliwy. Panowie, idźcie, a już przesiedzał. Bo jeżeli mnie jeszcze raz wezmą do więzienia, to nie wytrzymam, będę samobójstwo musiał popełnić. Idźcie na Boga, idźcie. I my jedziemy, zamiast u niego postać tam coś popytać. Więc to już było w ten sposób. Bo zresztą badano w UB deską z gwoździami, a koszulkę skrwawioną wysyłano do prana żonie. Tak w UB odbierała ducha ludności nas wspierającej. UB bestialsko morduje trzech partyzantów od Uskoka i Wiktora. Zginęli za sprawą mieszkańca Puchaczowa, wsi sympatyzującej z nową władzą. Tutaj była posesja grota Henryka. I żywot zbzuta czułeś, nie? Doszłem dotąd i z tego żywopłotu wyleciało trzech. Ręce do góry podniosłem, umacali, czy nie mam jakiejś broni. Ja mówię, jak się nazywa? Darmochwał Aleksander. Wyjął listę, baterejko świcił, gdzie mieszka. Mieli spisane, do kogo mają pójść. Obok tu mieszkał Krzaśniewski, Mieczysław, żono. I nie chcieli roztworzyć. Mówię, liczę do 10, jak nie stworzycie, to całe mieszkanie zburzę w powietrze. I oni roztworzyli. I te do tego mieszkania, czego nie chcecie roztworzyć? My tylko furmankę chcemy. Chodźcie do mieszkania. Ta Kwaśniewska na ręku trzymała dziecko, 6 miesięcy takich chłopaczek. I zaczęli, a jeden stanął przy mnie, kazał mi się do ściany wykręcić i powiedział, tylko się nie masz uciekać, bo zabiję. No. I w tym razie w mieszkaniu strzały seryjne padły. I oni wychodzą, te wędruch i powiada, idź, weź to dziecko. Matkę zabili i siostrę, a dziecko miała na rękach, jak się
puścił, wziął serię, zabił, to mnie te kazał dziecko wziąć z rąk to i upiekował się nim do rana. To przy mnie zabili 8 osób. To zabili Skórnieckę Polonię, Skunickiego Tadeusza, Skunickiego Aleksandra, Skunieckie Wandę, Kwaśniewskie Janinę. Wiktor nawet bez mojej wiedzy wziął krwawy odwet na Puchaczowie. Z naszego punktu widzenia była to robota może zbyt krwawa, ale konieczna. My wiemy, że prowadzimy walkę bratobójczą i choć serce się kraje, choć sumienie się wzdraga, nie możemy jej uniknąć, bo nie jesteśmy jej prowokatorami. My chcemy Polski, chcemy pokoju, chcemy demokracji, ale przede wszystkim chcemy niepodległości. Polska tonie w czerwonej powodzi. Istnieje przysłowie, że tonący brzytwy się chwyta, jakże ono obecnie pasuje do wielu Polaków. Toniemy, a nadzieja, której się chwytamy, pozostaje niestety tylko przysłowiową brzytwą. No, Uskok nie ujawnił się. Wybudowali bunkier w stodole. No i już mi wchodzą śledcze. 20 maja, pamiętam. Gdzie Uskok? Takie było u nas powiedzenie, jak szukali Uskoka. Co to jest ten Uskok? Jak mnie uderzy w twarz i mówi ty taka, nie taka, mówi zgnijesz w więzieniu, kto siedzi pod lewo za polnicą w stodole? O, to już trafili. Kto to sprowadził? To w głowę też mi zachodzi. No, a se myślę, koniec, to nas... To już nas tu wybiją. To jak po tym uderzeniu, jak mi to powiedział, to ja się rzuciłam do niego. Na niego się rzuciłam. Mówię, niech mnie zabije. Jak mi mają mnie tam męczyć, albo niech mi matka tu pochowa. No ale złapali mnie żołnierze, krzyknął, że mnie odprowadzić w pole. Wynieśli mnie w pole. No i czekam. Potem na wieczór pytają się, która nosiła pić. No ta młodsza. Zładowali bańkę picia. I za szczyki do uśpienia, że jak wypije, to uśnie. Jeszcze zawsze mówiło się u nas na Uskoka wujo, a na Babinicza stryjo, że to rodzina po prostu, żeby się nie pomylić, bo tak już. A ona wtedy wniosła to kawę, zaniosła i mówi, przyniosłam panu kawę. Panu, nigdy nie mówiła panu, bo zawsze wujo, a panu. Ścisnęła mu tylko rękę, tak dała znak, że nie może mówić. No i na tym się skończyło, zamknął i od tego nie odbijali, bo czekali, że może wypije, to wejdą i wezmą śpiącego, ale nie wypił. No i później granaty. Ostatnie jak wybuch, już po tym ostatnim granacie zrobiło się cicho. No cicho. Ta cała ściana stodoły i z tego bunkra to wszystko wyleciało w powietrze po prostu i o. On już leżał na pryczy, bo mieli takie prycze zrobione z desek. Na tej pryczy leżał nieżywy, głowa ucięta i ręka. Na Podlasiu trwa w oporze 6. Brygada Wileńska. Dowodzi Władysław Łukasiuk, Młot, postrach komunistycznej władzy. Wysoki był. Wysoki był, tylko prawe nogi takie miał. Bo jak szedł, to on. To tak. Jak mnie, u mnie tam przychodził bezrodzie, ja rano stanę, bo jedną krowę trzeba wygnać do lasu. Patrzę, a, Młot poszedł, bo on tu miał 2 bunkry, a tam w tamtym lesie 1 był jest. Ten Młot taki był, więcej wiedzy miał w tych partyzantach tam. On był raptus, on nas wydał rozkaz, to wszystko szału dostało, że rozwój poboju i wybite wszystkie. Tak, taki był. A krzyknął przeraźliwie, jak to, to te żołnierze takiego szału dostawali, że nie było ratunku. Młot zaraz Dybowskiego postrzelił, tak od razu raz mu wręczności wyszli.
A ten drugi, broniąc tego, wystrzelił i popadł młota w czoło tu i rozbił mu całe. Całe czoło mu rozbił. I zatem on upadł zaraz. Co strzała młota? Schować jego, przyciągnęli jego. Tu taki wierzch lezał, sosna zewnięta. No. Schowali jego, że on polezi do wieczora, wieczór trunę zrobił i jego dochowasz. Tymczasem lezał przez dzień i mu liść i piesek nos ugryzł. Tak. Ale potem zawiedli jego do lasu tamoj. Tamoj schowali. Lezał parę miesięcy, czy coś, a potem jakoś to dosło ube i wydostali jego. I gdzie jego powierzyć, to nikt nie wie, tylko wojsko powierzyło. Takiego człowieka może tutaj pochować, gdzie konie zdechłe chowają. Tak mówiło wojsko. W 49 roku po tragicznej śmierci młota z ręki podkomendnego ocalałe grupy 6 brygady obejmuje Kazimierz Kamiński-Huzar. Żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, organizacji związanej z Narodowym Nurtem Podziemia, mają szczególne osiągnięcia na wschodzie kraju. Walczą na Podlasiu i w ziemi łomżyńskiej oddziały Romualda Rajsa Burego, Hieronima Rogińskiego Cienia, Kazimierza Żebrowskiego Bąka. U jego boku dorastający syn. Zaraz wieczorem o 10:00 wiesz otoczona i przez UB i u ciebie jest ten i ten, w stodole powiedz gdzie są, złapię mnie i tobie nic nie będzie. Kazał mnie stać pod ścianą, żołnierzowi odciągnąć karabin i mówi automat i liczy. Mówi pamiętaj, ja do 3 będę liczył. Jak powiem 2, i nie powiedz, to już na 3 nie zdążysz. No i liczy. 1, 2, a ja zatrzęsł mnie i stoję. Nic, ani słowa. Pies go ganią. Jak zginę, to za kraj. To był spekulant. 3 nie powiedział, kom rygnął na żołnierza, żeby opuścił karabin. To wtedy, wie pan, ja się ucieszył, że ja go powalił na łopaty. Tak. A jak się rozwidniło, to kazali mi iść do stodoły i powiedzieć im, żeby się zdali. Nie widzę ich tu krzycze. Głośno, żeby oni usłyszeli. A szef stojał za chlewem z pistoletem, krzyczy, proszę wychodzić, bo podpalamy budynki. A Żebrowski takim głosem, fest takim wojskowym, tak jest, już wychodzimy. Wysunęli się na klepisko do mnie oba i spojrzeli na mnie. Ja tak rękę opuścił za stodołę, bo tu na podwórzu obstawione. Oni wyskoczyli i po podstodolu chcieli uciekać, ale i tam było wojsko. Zaczęła się strzelanina. Patrzę, syn się zachwiał i krzyczy, tato, ja jestem ranny. I obalił się na grudę. Się obalił ojciec, zaraz wrócił się, czym prędzej do niego sporo, że go nie strzelali. Ukląkł koło głowy, przeżegnał się i o głowę mu wypalił 2 razy i sobie przystawił do skroni. Przystawił sobie, to ten szef UB krzyczy, nie strzelaj się! Przytyknął, przewalił się. I bój się skończył.
kiedy nas aresztowali. Wywołali mnie z celi, ja poszłam i zaprowadzili, patrzę, Łupaszka siedzi. Był taki stół, po drugiej stronie Czech siedziało, Łupaszko tak jak ja na jednym i mnie tu posadzili. No i powiedzieli, możemy ze sobą rozmawiać, o czym chcemy i jak długo chcemy. I to była nasza ostatnia rozmowa. I on wtedy mówił, no powiem, że trudna była rozmowa, trudno mówić w tej chwili, kiedy tutaj siedzi trzy osoby, już po wyrokach. On siedział wtedy na celi śmierci, kiedy to spotkanie było. A mnie powiedział tak, ucz się i wyjdź za mąż. I jak mnie będą zabierali, to ci dam znać. Tak mi powiedział. I dał mi znać. Któryś w nocy w tej celi, gdzie nas było prawie 100 osób, cela była bardzo duża. W pewnym momencie ja się budzę i słyszę, że ktoś nadaje morza. I tak obudziłam się, słucham, gdzie to, z której strony stuka. A to w nocy było, to wszystko spało. I ja tak zaczęłam iść i doszłam do okna, bo to stukało, przerywało się, nic, cisza. I to stukał lufcik. Lufcik był otwarty, wiatr i stukał w okno. Mnie się wydawało, że to ktoś mnie coś nadaje. Ja nie wiedziałam, że akurat wtedy go zabierali i dał mi znać. Aresztowali mnie i wyrok mi dali za usiłowanie obalenia ustroju. No, wyrok tego, 7 lat, a z kolei na przesłuchaniu, bo to już zbrodniarze, to już bieli tłokli do śmierci, przecież głosów mi przetrącili. Taki był wypadek, no pyta mnie się, a kto zburzył Warszawę? Ja mówię, no jak to kto? Niemcy zburzyli. Jak doskoczył do mnie, jak nie walnie było. Z jednej strony to głowa umór, bo to w kąciku się siedziało, jak z tej strony uderzył, to człowiek tu uderzył głową, jak z tej uderzył, to w tę stronę człowiek ułomiony był. Ja wiem, to nie Niemcy, Armia Krajowa, wyżeście zburzyli Warszawę, kto wywołał powstanie? I z mordą na mnie, myślałem, że mnie tam zabije. Wyżeście zburzyli, przez was Warszawa zginęła, powstanie. Powstania wam się zachciało. No to tego. Przyszedł pobity po cele, a siedział ze mną też kapitan, frontowy kapitan. I się mnie pyta, no jak? Ja mówię, oj, pobili mnie za co? No, że powiedziałem, że Niemcy zburzyli Warszawę. Mówił mi, że na drugim nas mówi, że powiedz, że chłopcy, jak będzie się pytał. I faktycznie, na drugim jest śledztwo. Wiecie, kto zburzył Warszawę? Ja mówię, wiem. No to? Chłopcy chyba nie powstanie. I jak dolecie raz? Ty na Polaka, Niemców bronicie. I znowu baty mi. I nie wiadomo było w końcu, jak mówić. Oto ja chciałbym, żeby to ludzie wiedzieli, jak to było. W 1952 roku Sejm uchwala nową konstytucję, wzorowaną na stalinowskiej. Sowietyzacja Polski przebiega zgodnie z planem. Nawet tutaj kiedyś z sąsiadem miałem taką sprzeczkę z tym. To mówili, baby pieprzyli, mówili, rabowali, co się tylko dało. Ja mówię do niego, aś ty widziałeś to? Ja, ludzie mówili. Ja mówię, to tacy ludzie mówili, co i ty, jak taki, jak ty. Widzisz pan? Takie mieli pojęcie o nas. U nas, broń Boże, zaraz była taka dyscyplina, wódki, broń Boże, nie pokazywać się. To myśmy tam gdzieś nieraz po cichu to popróbowali, ale nigdy na tyle, żeby on poznał. Ludzie go przyjmowali. Z pewnym szacunkiem odnosili się do niego. Jesienią 1952 roku Huzar zostaje zdradziecko zwabiony w pułapkę. Zginie w więzieniu w Białymstoku. Śnieg przykrył resztki bunkrów i schronów ostatnich żołnierzy wyklętych ziemi łomżyńskiej. Tu nad Narwią, na obrzeżu bagien biebrzańskich w terenie niedostępnym dla obcych, trwali kilka lat
tylko wypadami na posterunki UB i MO, przypominając o swoim istnieniu. W 54 nadchodzi kres walki pułkownika Jana Tabortowskiego, Bruzdy. Bruzda przyszedł do nas do domu, przyśniał mu się w nocy, że już zostanie zabity. Tatuś mówi, no tatuś też tyle lat służył w tym carskim wojsku, mówi: panie majorze, to nie iść. Jak on się zdenerwował, mówi: rozkaz, nie gazeta. Koniec. Sobie rozkaz wydał, no i zginął. Ryba przyszedł do nas w 53 roku w czerwcu. I on był sam jeden, no na naszym brzmieniu, on nie chodził, że ani tam żona nie wiedziała, ani brat nie wiedział, nikt nie wiedział. Z rodziny, tam z kuzynów nikt. Tylko jedne my. I na tym starym chlebie na drągach tam spał. No jeszcze tam tatuś nosił wszystko. Kopali bunker. I oni tak z chleba wchodzili, legowisko było, siedzieli, radio mieli, maszynkę na naftę gotowali sobie. Tam siedzieli cały czas. A tego dnia, co już obtaczali tu wszędzie, Ryba nie wiedział o niczym. Ryba wszedł do bunkra, dopiero oni pierścień zaciskali. Trzema pierścieniami obtoczono. Tu można było igiełkę na dworze znaleźć. Policjant wystawił na kiju czapkę, to jeszcze Ryba oddał strzał. Ale z boku już siedział i całą serię wykotłował, a Ryba dostał z tej strony, z prawej pocisk, a z lewej wyszedł. To całą serię wypuścił, a jednym trafił. Ryba miał granat przy sobie na szyi uwiązany. Ale już granata nie odbezpieczył i tak zjechał tym włazem, na kolanach klęczał, dopiero przyszedł prokurator i do tatusia mówi: panie Grabowski, mówi, idzie zobaczyć, czy żyje, czy nie żyje. No i tatuś szedł, a on mówi: ale krzyknie pan, bo jak żyje, to pana zastrzeli. Tatuś mówi: jak zastrzeli, to raz. Więcej nie będziesz strzelał. Stanisław Marchewka, Ryba, ostatni partyzant na Białostoczyźnie, ginie w nocy z 2 na 3 marca 1957 roku. Kilka miesięcy wcześniej był polski październik. Wielu wyklętych wyszło na wolność. Mogiłka była, tam krzyżyczek jakiś był z paczyczka zrobiony, znak, że tu leży partyzant, i Lubowcy ten cmentarzyk traktorami zjeździli, wyrównali to wszystko i sosenki posadzili, że tam nie ma nic. Czyli nawet komuna się bała, że zabici i groby mogą im jeszcze w życiu zaszkodzić. W piaskach pod Lublinem uroczystości upamiętniające ostatniego partyzanta Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, który zginął w 1963 roku. Zginął w walce. Ostatni z żołnierzy wyklętych. To im historia przyznała racji. Wielu ludzi to w ogóle nie myślało, że to jest jakaś, no tak jak to w pojęciu, że to była banda. Myśmy nie byli bandytami, myśmy byli żołnierzami. Z tym, że to no, było wojsko, po prostu wojsko podziemne.
Myśmy się wychowywali w atmosferze pierwszego dwudziestolecia wolnej Polski. I jeszcze na tych ziemiach kresowych, wie pan. I tam wszyscy byli przekonani, że mamy walczyć o Polskę. Polska musi być. Wiedzieliśmy o Zobaczymu, że Polska odzyskała wolność. To każdego można było zapytać.